problemy z rozrywaniem obrazu i innymi artefaktami zaczęły pojawiać się na ekranach komputerów wraz z odejściem monitorów CRT do lamusa i nastaniem ery LCD. W tych drugich monitorach, w których wyświetlanie obrazu nie jest realizowane przez strumień elektronów, mamy do czynienia z odświeżaniem sygnału stałą liczbę razy w jednej sekundzie. A że karta graficzna, jak wiemy, nie generuje stałej liczby klatek na sekundę, to pojawiają się problemy. Najbardziej znanym jest rozrywanie obrazu, czyli moment, w którym na ekranie widzimy dwie klatki jednocześnie. Czasami karta nie zdąży przesłać kolejnej porcji obrazu do monitora, to też wyświetlacz pokaże dwa razy z rzędu to samo, a my w efekcie ujrzymy mikrozacięcia, czyli tak zwany stuttering. Istnieją jeszcze inne artefakty, rozmycie lub migotanie, jak również zwyczajne opóźnienie sygnału. Lekarstwem do tej pory była synchronizacja pionowa, czyli V-Sync. Niestety to rozwiązanie m.in. ograniczało ilość wyświetlanych klatek do maksymalnie 60. A co z monitorami 120 lub 144 Hz? W ubiegłym roku producent zielonych kart graficznych wdrożył patent G-Sync, który naprawiał wymienione problemy, lecz wymagał, aby w monitorze umieszczony był specjalny układ scalony. Natomiast w tym roku swoją premierę miało rozwiązanie od AMD o nazwie FreeSync, które oprócz tego, że jest ideą wolną i bezpłatną, bowiem uzgodnioną z firmą VESA, to nie wymaga specjalistycznych układów, oprócz zgodności z opcjonalnym standardem Adaptive Sync, a na dodatek już niedługo będzie oferowało coś jeszcze. Pierwszego rozwiązania nie testowałem, natomiast to drugie jak najbardziej. Najważniejszą zaletą większości monitorów z FreeSync jest możliwość pracy w dwóch trybach. Użytkownik może zdecydować, czy monitor o danej częstotliwości odświeżania ma zatrzymywać się na liczbie klatek, które może zsynchronizować bez rozrywania obrazu, czy też, jeżeli liczba wyświetlanych klatek przekracza maksymalny zakres synchronizacji, przepuszczać kolejne obrazy, lecz wtedy będzie to naturalnie wiązać się z rozrywaniem wyświetlanego obrazu. W przypadku uruchomionego G-Synca monitor wyświetli tylko tyle klatek, na ile pozwoli mu sterownik i karta, czyli jeżeli nie uda się czegoś synchronizować, o tyle spadnie płynność obrazu. Jeżeli chodzi o odtwarzanie filmów i animacji, to AMD FreeSync działa już od serii kart graficznych HD7000 i HD8000, oraz wszystkich nowszych. Natomiast na modelach R9295X2, 290X, R9290, R9285, R7260X i R7260 oraz wszystkich nowszych z serii 300, a także w APU, AMD FreeSync działa również w grach wideo. FreeSynca miałem okazję testować na monitorze Asus MG279Q i o ile sama technologia zdaniem AMD ma dynamiczny zakres odświeżania od 9 do 240 Hz, to jednak w monitorze Asusa i przy przewodzie DisplayPort 1.2a udało się osiągnąć zakres 30 do 90 Hz. Sam monitor oferuje jednak odtwarzanie obrazu z częstotliwością odświeżania aż do 144 Hz, wszakże w tym trybie bez gwarancji na pozbycie się efektu rozrywania obrazu. Niemniej jednak na targach Computex 2015 firma AMD zaprezentowała FreeSynca, który działał po przewodzie HDMI 1.4a. Być może porozumienie AMD, VESA i HDMI zaowocuje aktualizacją, która pozwoli pozbyć się problemów z synchronizacją obrazu, również w standardzie HDMI. Po podłączeniu kompatybilnego monitora do odpowiedniej karty należy uruchomić funkcję FreeSync zarówno w sterownikach AMD Catalyst, jak i otworzyć ustawienia monitora, a tam wybrać odpowiednie pozycje. Nie jest to szczególnie skomplikowane, choć mogłoby dziać się to automatycznie. Pierwsze monitory z FreeSync niestety miały problem z tzw. ghostingiem, czyli powidokiem, znanym również jako wypalanie obrazu po ostatniej wyświetlonej klatce. Inżynierowie firmy Asus poradzili sobie jednak z tym problemem za pomocą funkcji Trace Free. Sprawia ona, że piksele mogą szybciej zmienić swój kolor. Co więcej, tajwański producent pozwala użytkownikom na regulację tej funkcji w zakresie 0 do 100, gdzie 60 jest wartością domyślną. Redakcja PC Labu przetestowała Trace Free i udowodniła, iż eliminuje on problem z ghostingiem, co jest właściwie bardziej zasługą Asusa niż samego AMD. W przypadku monitora Asus MG279Q FreeSync działa więc bez zarzutu, oczywiście w zakresie 30 do 90 Hz. Obraz jest zsynchronizowany i nie ma żadnych artefaktów. Monitor Asusa ma także inne zalety, a niektóre są dość unikalne na rynku. Zacząć trzeba od bardzo małego czasu reakcji, 4 milisekundy, i w efekcie realnego opóźnienia sygnału, które wynosi zaledwie 9 milisekund, co w zupełności wystarcza nawet w najbardziej
bardziej dynamicznych grach. Matryca IPS oferuje rozdzielczość WQHD 2560x1440 pikseli o gęstości 109 pikseli na cal oraz współczynnik dynamicznego kontrastu 100 milionów do 1. Natomiast kontrast statyczny, czyli rzeczywisty, to około 1300 do 1, co jest naprawdę świetnym wynikiem. Do czynienia mamy także z pokryciem obrazu w 100% zakresem barw sRGB, a także kątami widzenia o szerokości 178 stopni. Eliminuje to zniekształcenie obrazu czy bladnięcie kolorów, niezależnie od pozycji naszej głowy. Model MG279Q zapewni także spore możliwości dostosowania w zakresie ergonomii. Można łatwo regulować jego wysokość, nachylenie, a także ustawić go na przykład w pozycji pivot. Zestaw złączy to dwa porty HDMI z MHL, DisplayPort 1.2, a także mini DisplayPort i dwugniazdowy hub USB 3.0. Co do tych unikalnych cech, tutaj należałoby podkreślić przede wszystkim Asus Ultra Low Blue Light. Dzięki tej funkcji możemy ograniczyć wyświetlanie szkodliwego światła niebieskiego. Filtr dostępny z menu monitora ma 4 poziomy działania i naprawdę przydaje się w codziennym użytkowaniu. Kolejną opcją jest Game Visual, które dostarcza 6 gotowych trybów wyświetlania obrazu, dopasowanych nie tylko do różnych zastosowań, ale także do różnych gier. Tym sposobem monitor dostosuje parametry na przykład do CSGO, Wiedźmina 3, StarCrafta czy najnowszej wyścigówki, jak również choćby do wyświetlania filmu. Przycisk Asus Game Plus połączony jest natomiast z funkcją ekranowego celownika i minutnika. Dostajemy 4 różne style kursora, które odpowiadają środowisku gry oraz minutnik, dzięki któremu gracz może kontrolować na przykład pojawianie się kolejnych wrogów czy innych elementów. Ciekawa funkcja do przetestowania, jednak nie wyobrażam sobie używania tego na co dzień. Ostatnim ważnym elementem jest technologia Flicker Free, zmniejszająca migotanie, co pozytywnie wpływa na zdrowie naszych oczu i zapewnia większą wygodę podczas rozgrywki. Reasumując, AMD FreeSync to świetne rozwiązanie dla posiadaczy kart graficznych AMD. Biorąc pod uwagę, iż technologia działa z poprzednimi generacjami GPU, a także, że aktualna generacja w wielu przypadkach oferuje lepszą wydajność od konkurencji w niższej cenie, to warto przy zakupie monitora zastanowić się nad takim, który obsługuje FreeSync'a. Jest to m.in. Asus MG279Q, który oprócz poradzenia sobie z problemem rozrywania obrazu, oferuje także szereg innych funkcji. Napiszcie w komentarzu, co Wy sądzicie o AMD FreeSync i Nvidia G-Sync oraz czy mieliście okazję testować lub posiadacie monitor kompatybilny z jedną lub drugą technologią. Zapraszamy Was także do sprawdzenia filmu, w którym opowiadamy o kartach graficznych wspierających funkcję FreeSync, a także do kliknięcia linka w opisie, który kieruje do naszego poradnika prezentowego. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić palca w górę, no i do usłyszenia kolejnym razem. Na razie, cześć!